Robert Rembisz zasilił klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zastąpił on Kamila Kalinkę, który w związku z objęciem obowiązków prezydenta miasta zrzekł się mandatu. Nowy radny został zaprzysiężony podczas ostatniej sesji Rady Miasta. W obecności pozostałych radnych złożył uroczyste ślubowanie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej ślubuję uroczyście. Obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Gratuluję jeszcze raz wyboru. Robert Rembisz ma 42 lata, jest kawalerem, studiuje ekonomię menedżerską. Ostatnio pełnił funkcję kierownika Placu Targowego. W wyborach do Rady Miasta Tarnobrzega w listopadzie 2014 roku startował z listy numer 3 z osiedla Serbinów z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 133 głosy. Jak mówi, mimo iż wtedy nie udało mu się zdobyć mandatu, na bieżąco śledził sesję Rady Miasta. Od 28 marca może osobiście uczestniczyć w obradach radnych. Pod sam koniec właśnie tej kadencji jest chyba najtrudniej coś zrobić. Bardzo trzeba intensywnie działać w tym kierunku i na pewno ten krótki okres do końca kadencji wykorzystam w jak najlepszy sposób. Na pewno będę działał na dobro swojego, raczej miasta ogólnie i swojego okręgu wyborczego, bo po prostu dzięki ludziom, którzy na mnie głosowali, po prostu jestem w tym miejscu, co jestem i będę dla ich dobra działał. Jako radny będzie miał na to czas przez blisko 8 miesięcy, aż do kolejnych listopadowych wyborów samorządowych.